Witajcie. Tutaj akurat tankowanie przed mieleniem. Ale to nie o mieleniu będzie ten vlog, a bardziej o tym, co teraz akurat się dzieje na gospodarstwie. No i warunkach pogodowych, które się u nas nieco zmieniły. Jeszcze pół godziny temu lekki taki deszczyk popadał 2 litry na metr kwadratowy. Ale tuż po tak naprawdę po tym ostatnim vlogu z nawożenia azotem kukurydzy, a dokładniej w nocy z dnia tego, który był nagrywany ten vlog, spadło nam przez całą noc 25 litrów na metr kwadratowy wody, deszczu, więc to był taki deszcz, można powiedzieć, zbawienny dla naszych upraw. Jarę, to tak średnio, nie wiadomo, czy to coś jeszcze z tego będzie. Bardzo słabo to wygląda, ale oziminy jeszcze na tym deszczu skorzystają, przynajmniej powinny. A kukurydza, słuchajcie, po tym deszczu dodatkowo wysokie temperatury. Ostatnie 2 dni, dzisiaj już jest trochę chłodnie, ale jest strasznie parno. Ostatnie 2 dni to były temperatury powyżej 30 stopni, słoneczne dni. I ta kukurydza naprawdę idzie, rośnie w oczach, idzie do góry. Z dnia na dzień, będąc na polu, to ta kukurydza jest coraz wyższa, ma zajebisty, ciemny kolor i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nawet zaczęła odżywać po prostu w tych miejscach, gdzie wcześniej była bardzo słaba, takich mokrych, na cięższej gdzieś tam ziemi. I naprawdę ciężko teraz jest w okolicy znaleźć gdzieś kukurydzę, która by była słaba. Są oczywiście i takie plantacje, ale ciężko jest już znaleźć taką. Więc no, oczywiście tego deszczu cały czas brakuje, cały czas go potrzeba. No takie opady, no jest pochmurno dzisiaj. Ale cały czas gdzieś tam liczymy, że ten deszcz będzie, żeby on cały czas nam poprawiał ten zasób wody w glebie. No bo tak naprawdę te 25 litrów po takim czasie, bez deszczu, gdzie ta ziemia była przysuszona kompletnie, no to jest to opad, no niewielki, nie na większą, na dłuższą metę nie uratuje to roślin. Zresztą oziminy, może jęczminie nie, w jęczmieniach tego nie widać, ale na przykład u nas nawet na pszenicy widać, czy to widać w pszenżytach, czy w życie. No w życie może nie, ale widać w okolicznych pszenżytach, pszenicach, że tam, gdzie po prostu na tych mozaikach, gdzie były jakieś plamy piachu, to tam te zboże wypaliło i u nas też tak jest na pszenicy, na tamtym kawałku 15-hektarowym. Tam pół hektara, można powiedzieć, że no, wypaliła ta susza. No i tam już po prostu jest pozamiatane. Ale reszta gdzieś tam lepszej gleby to jeszcze się utrzymało i ten deszcz uratował. Ale dalej, tak jak mówię, potrzebna jest woda, potrzebny jest deszcz. A my, słuchajcie, zaraz pokażę wam, przyjdziemy sobie najpierw do hali, później za halę. No, do hali, do warsztatu, później za warsztat, bo tam chcę pokazać, co się zmieniło, a co aktualnie robimy w warsztacie. Jeśli chodzi o warsztat, dalej jest nieruszony. My go na razie nie robimy, ale w nim robimy, słuchajcie, remont naszego Tucano. Robimy tutaj remoncik. Jak widzicie, gardzie mamy zdjętą. Oczywiście my się tym nie zajmujemy, bo nie mamy aż takiego fachu i znajomości odnośnie kombajnów, no bo wiecie, to trzeba mieć po prostu też doświadczenie, gdzie i co może paść, gdzie zaglądać, więc no to nie jest w naszych jakby kwalifikacjach, no i mamy kogoś, kto nam to robi, no i między innymi sporo łożysk, bo chyba około 20 łożysk mamy do wymiany. Trochę części. Tutaj łożysk już jest sporo wymienionych, więc prawie same pudełka zostały. I po prostu to będzie taki pierwszy większy remont, na który no już zasłużył Tucano, bo 2000 już chyba, no musiałbym mi sprawdzić, zaraz sobie wyjdziemy, ile tam jest godzin. Na bębnie no nie wiem, ale coś koło 2000 godzin na silniku. No i po prostu przyda się taki remont, żeby to wszystko zrobić w czas, a nie wtedy, gdy mamy pełny sezon i okazuje się, że w trakcie sezonu nam coś siada i mamy dzień, dwa przystoju, bo wiecie, jak to jest z tymi częściami. Nie zawsze to jest od ręki.
więc lepiej to wszystko po prostu zrobić wcześniej. No i tak jak mówię, tych 20 na przykład około łożysk jest, no ale z czego tak naprawdę do wymiany to może się kwalifikuje kilka. Reszta no już gdzieś zaczyna huczeć, czy gdzieś stawia delikatne opory, to by chodziło, ale tak jak mówię, trzeba to zmienić, żeby to nam w sezonie nie robiło, nie stwarzało problemów. Mamy go wymytego po tym naszym sezonie. Dopiero teraz na wiosnę myliśmy z reguły. No nigdy nie myjemy na zimę, bo to trochę zły pomysł. No niektórzy w ogóle nie myją, my myjemy, ale my myjemy wiosną, można powiedzieć nawet, że już latem. I powiem wam tak, jeżeli zrobimy ten remont, tam jest trochę tych części pójdzie nowych, pójdzie sporo łożysk nowych, no to naprawdę ktoś będzie miał fajną maszynkę. Ale powiecie, no tu już tak mówisz 2 lata, że będziecie zmieniać ten kombajn. No wiecie sami, jakie są teraz czasy w rolnictwie. No nie jest zbytnio ciekawie, jeśli chodzi o te koszta maszyn. No jedną ręką to będzie ciężko to zrobić. Zaraz wykombinuję nogą. O. Wiecie, jakie są teraz ceny. I jak to wszystko wygląda. No ostatni sezon praktycznie nie pozwolił zarobić, jeśli chodzi o produkcję roślinną, więc no też te gdzieś tam inwestycje w nowy sprzęt są trochę gdzieś do boku odsunięte. No ale dalej na pierwszych miejscach jest oczywiście kombajn i ładowarka, więc no prędzej czy później po prostu będzie trzeba do tego tematu podejść. No a że już zbliża się kolejny sezon, również niezbyt ciekawy, no ale to zobaczymy, jak to będzie. Wchodzimy, słuchajcie, i zobaczymy, ile tutaj jest tych motogodzin. Jeszcze nie ogarnięte po sezonie, więc tutaj też jest brudno. O Jezu, czekajcie, robię małe cięcie, bo prąd jest wyłączony. No i mamy, słuchajcie, włączone i zobaczmy sobie, ile my tutaj godzin mamy. O, licznik ogólny. No i słuchajcie, mamy 2131 godzin pracy silnika, czas pracy no polowy, można powiedzieć, to jest 1373 godziny. No i na przykład powierzchnia, jaka tu jest, no może powierzchnia może się nie zgadzać, bo czasami jest tak, że zapomnimy gdzieś tam zmienić szerokość zespołu tnącego i wtedy tam może źle liczyć te hektary, no ale mamy 2500 hektarów. Więc no patrząc na czas pracy, praktycznie można powiedzieć, że średnia wyszła no 1,9 hektara na godzinę, coś takiego. No większość oczywiście w kukurydzy, więc też szybsze jest to koszenie. No, jak na kombajn z 2014 roku, u nas od 2016, no to powiedzcie mi, dużo czy niedużo? Piszcie w komentarzach. No i tak jak mówiłem, no jeżeli będziemy zmieniać ten kombajn na przykład po tym sezonie, czyli sezonie i żniwnym letnim, i żniwnym jesiennym, no to ktoś naprawdę dostanie bardzo dobrze przyjrzaną maszynę. Będzie można tylko tak naprawdę jeszcze gdzieś tam delikatnie spojrzeć, czy wszystko jest ok, i walić dalej. W tamtym roku już miałem okazję pokazywać, że coś tam przeglądaliśmy, robiliśmy wytrząsacze. No a w tym roku właśnie przyszedł czas na łożyska. No i tak jak w tamtym roku bardziej wnętrze, w tym roku gdzieś tam zewnętrzne części, boki tego kombajna, no to już on tak naprawdę jest przyjrzany bardzo dokładnie, więc no teraz większość łożysk jest zakładanych prawie takich, jak są takie jak oryginalne, dlatego też można powiedzieć, że przejdą to samo co te pierwsze. Wszystkie praktycznie są oryginalne, nic wcześniej nie było wymieniane, więc tak jak mówię, ktoś go od nas gdzieś tam w przyszłości zakupi, no to kombajn sprawdzony. A z drugiej strony warsztatu dzieją się takie rzeczy. Ktoś, kto śledzi kanał, wie, co tutaj było. Była tutaj stara stodoła i z tej stodoły tak naprawdę pozostało tylko to. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj plac wylany betonem. Tak jak ten beton nowy widzicie, tak tutaj była stodoła. A zostało, tak jak mówię, tylko to. I to będzie takie pomieszczenie, można powiedzieć, socjalne, trochę biurowe, trochę gościnne.
Na pewno, jeżeli jakiś na przykład przedstawiciel będzie przyjeżdżał, to nie ciągniemy go już do domu. Tutaj będzie takie osobne biuro, ale będzie też na przykład takie miejsce, żeby, nie wiem, zaprosić kumpli, też nie ciągnąć do domu, tylko sobie tutaj obejrzeć mecz, wypić piwko, coś właśnie w takim rodzaju. Jak to będzie wyglądało w środku, to zobaczycie dopiero, jak już będzie to wszystko ładnie wykończone. A my z zewnątrz tak naprawdę jeszcze zostały obróbki okien, no i pomalować resztę budynku w podobny kolor jak ta blacha. No i oczywiście tam ciągle czekamy. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie zostanie już skończone, ale tam też będzie blacha tego samego koloru, jeśli chodzi o ścianę. A na dachu, wiązary oczywiście już czekają, tam będzie czerwona blacha na górze. I to, tak jak mówię, w przyszłym tygodniu pewnie zostanie skończone. No a tego chyba w tym roku już nie będziemy zaczepiać. Plony nie zapowiadają się też na jakieś rewelacyjne, więc dodatkowego magazynu robić chyba nie będzie trzeba. To sobie przełożymy na przyszły rok, a my po prostu w tym roku skończymy te remonty na tej wiacie. Aczkolwiek, no co tu się wydarzy, to się jeszcze oczywiście okaże. Dosyć spore pomieszczenie, bo tutaj mamy 9 metrów w środku, 9 z hakiem nawet na 7 metrów, także spore pomieszczenie.